proszę, pan kolega. Witam serdecznie, Maciej Bąkowski. Panie doktorze, proszę, dziękuję za spotkanie, za tą mowę, tą prawdę, która dzisiaj jest w naszych czasach dosyć mocno zatuszowana tak naprawdę. Tego brakowało dotychczas w mediach społecznościowych, w opinii publicznej. I też to jest dla mnie trochę zastanawiające, że zanim się do tego nawiążę, jak widać, pan ma ogromną wiedzę i wiele faktów pan łączy, kojarzy. I przepraszam, że moje pytanie będzie na tyle bezczelne, ale jak to się stało, że pan dzisiaj nadal jeszcze żyje? Bo jak wiemy, wiele osób, które posiadały taką wielką wiedzę, już dzisiaj nie żyje. Też ten słynny właśnie syndrom seryjnego samobójcy, też profesor Szczelniowski przecież nie żyje, czy Andrzej Lechor, osoby, które miały tak wielką wiedzę, posiadały takie cenne informacje, po prostu zostały automatycznie usuwane. I jak to się panu udało, że pan jeszcze dzisiaj jest z nami? Proszę pana, no, mogę tak odpowiedzieć. Ja wywodzę się z tego środowiska sił zbrojnych. Ja spędziłem blisko 30 lat w tych strukturach. Ja je znam doskonale. Ja każdy dokument odczytam zupełnie inaczej niż młody człowiek po studiach, po historii, który będzie sobie zadawał dziesiątki dodatkowych pytań, prawda, na temat udrożnienia tego dokumentu, gdzie on był, gdzie on ostatecznie, jaki kształt nabierał. Stąd mogę powiedzieć tak, że znam to środowisko, ono zna doskonale mnie. Ja mieszkam na osiedlu wojskowym i powiem panu tak. Ja nie mam przyjaciół wśród wojskowych, bo kiedy mnie usunięto z instytutu, to właściwie już żaden telefon nie zadzwonił, ani nikt się ze mną nie spotkał, ani nie chciał się spotkać, ani nie chciał rozmawiać. Właściwie tak zostałem porzucony jako, ja wiem, jakiś niegroźny pajac, który żadnej krzywdy i tak nie może zrobić większej niż poza tym, że sobie pisze biografię na ich temat. I tak mnie chyba odbierają nadal. Powiem panu tak, byłem na wieczorze autorskim Sławka Cęckiewicza na temat książki Długie ramię Moskwy, to jest poświęcona wywiadowi PRL-owskiemu. Wie pan, tam przyszła grupa oficerów na czele z generałem Tukaczewskim i zaczęli autora książki w sposób taki bezczelny stawiać do życia. Przećwiczyli gdzieś to w zwartym szeregu z Tukaczewskim, wstawali po kolei przed zabraniem głosu, żeby zadać pytanie merytoryczne. Każdy jeden z nich stawał, przedstawiał się stopniem wojskowym i mówił, jaki kurs ukończył na terenie Związku Sowieckiego. I wstawał, mówi, 3 lata w szeregach GRU, 2 lata w służbie GRU. I sobie robili po prostu z tego no teatr, jakieś przedstawienie. Byli na tyle bezczelni i widziałem, jak siedzący obok Sławka Cęckiewicza, nie będę wymieniał profesorów, byli bezbronni. Po prostu nie przyszli mu w sukurs, żeby go wziąć w obronę. Wstałem wtedy, siedziałem wśród, tak jak państwo na sali, no i odpowiedziałem im, zwracając się do generała Tukaczewskiego, że dzięki waszej indolencji, głupocie, niefachowości, w tym, że udawaliście wielkich James Bondów, ten PRL wyglądał tak, jak wygląda, bo nie mieliście żadnych możliwości wyrządzić jakiejkolwiek krzywdy strukturom wojsk natowskim czy państwom zachodnim, gdyż wasze wykształcenie tam zdobyte u Sowietów w ramach szkoleń prowadzonych przez GRU
no, było na tyle mało wydajne, że waszych szeregów po blisko 40 latach macie tylko jednego znamienitego szpiega, prawda, Mariana Zacharskiego. No i wtedy buźki ich po prostu zamknęły się i Sławomir mógł prowadzić swój odczyt. Wie pan, różne losy nas wszystkich czekają. Nie jesteśmy tam nieśmiertelni, czy w jakiś inny sposób możemy mieć wpływ na to, co się stanie, czy się nie stanie. Ja będę taką tematykę podejmował. W kwietniu wyjdzie książka jeszcze grubsza od tych ponad 800 stron pod tytułem Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego o żołnierze wyklęci. Tam dopiero będzie co poczytać, dopiero pan zobaczy, jak dziesiątkowali tych żołnierzy i ganiali po lasach i co z nimi wyczyniali właśnie też tacy jak oni, bo jeden i drugi brał w tym również udział. Robię WSW, też nikt tego nie chce ruszyć, wszystko leżało w workach w IPN-ie do tej pory. 12 tysięcy akt przejrzałem i zrobiłem kwerendy. Dysponuję zestawem liczącym ponad 5 tysięcy zdjęć. Także jest co pisać, będzie kilka tomów. A co się wydarzy, to się wydarzy. To, na to my już nie mamy żadnego wpływu. Proszę, pan poseł Ardanowski. Krzysztof Ardanowski. Ja chcę bardzo panu sobie podziękować za to wszystko, co pan robi dla odsłaniania historii współczesnej, w szczególności tego, co w wojsku się działo. Może daj Panie Boże, by tak było, jest Pan łatwiej, bo oni Pana znają i to, o czym Pan powiedział, jest Pan osobą, która to środowisko zna może najlepiej z polskich historii. Oczywiście pytanie, które sobie wszyscy stawiamy, czy władcy Polski, którzy tu na sowieckich bagnetach przyszli, są omnipotentni, czy są wszechwładni. Wydaje się, że nie są wszechwładni, bo gdyby byli wszechwładni, to by tego spotkania dziś nie było. Wielu osób, które wykorzystują luki, możliwości, nie byłoby na tym świecie. Oczywiście to ten przeciwnik, którego znamy, który najbardziej może eksponowane osoby to był Jaruzelski i Kiszczak, się nie zdematerializował, w Polsce jest. I dzieci resortowej się multiplikuje w różny sposób, no przecież nie jesteśmy chyba naiwni. Ale mnie bardziej pasuje, oprócz przerażenia i przekonania, że i tak nam się nie uda, przekonuje raczej ta optymistyczna teoria, o której mówi choćby Andrzej Zybertowicz, że pojawiają się wyspy wolności, zaczyna być archipelag wolności. Oczywiście gdzieś pod spodem są roki tektoniczne. Coś się dzieje w Europie, coś się dzieje u nas. Część wymiera. Dokumenty nie poginęły. Chociaż byli przekonani, że tych dokumentów nie ma. Pojawia się możliwość ujawniania pewnych dokumentów i w tej chwili, jeżeli cokolwiek się pojawi w internecie, to już trwa, już tego nie da rady wycofać. Są odważni ludzie, którzy może swoje życie, przepraszam za słowo, zmarnowali, ale narażali i pewnie wdzięczności jakiejś też nie zaznali. Jest sytuacja inna niż była jeszcze jakiś czas temu. To jest to wszystko, co pozwala mieć nadzieję, że te ruchy tektoniczne, których może czasami nie rozumiemy, które gdzieś się toczą poza nami, powodują, że następne wyspy się pojawiają, że te wyspy, które kiedyś były malutkie, robią się trochę większe, że zaczynają się zlewać z sobą, a ten ocean podłości gdzieś się cofa. I tak mi się wydaje, jest nas sporo tutaj, że to pewne zjawisko, które obserwujemy, zaczyna narastać. To, co wczoraj było w Warszawie, 100 tysięcy ludzi. To, co się działo tu w naszym województwie, organizowałem w różnych miejscach, i w Toruniu, i w małych miasteczkach, wspomnienie Smoleńska, przychodzą ludzie, których nigdy wcześniej nie widziałem.
zaczynają się pojawia się odwaga. Nawet ci lokalni samorządowcy różni, którzy do tej pory lepiej się nie pokazywać. Już się trochę odważyli i się pokazują. Chorągiewki. Pojawiają się, proszę Państwa, pewne okoliczności, choćby takie jak wolne, chcielibyśmy szybszych, zmiany w telewizji publicznej. Przecież to, co się przez parę ostatnich dni w telewizji pokazało, przecież jeszcze parę miesięcy temu, gdybyśmy sądzili, że się pojawi, to byśmy byli naiwni, by nam powiedziano, że jesteście naiwni. Już się pojawia. Jest Telewizja Republika. Jest Gazeta Polska. Są tygodniki. Archipelag się poszerza. Tu było pytanie retoryczne, czy młodzi historycy z naszego uniwersytetu powinni zajmować się tematami. To są tematy nie tylko niebezpieczne, są tematy szalenie trudne. Jeżeli ktoś nie ma dobrego warsztatu, wiedzy, pewnego tego, co nie każdemu historykowi jest dane, to może tak trochę błądzić po omacku. Ale ja to traktuję tylko jako pytanie retoryczne. Czy historycy powinni wyjaśniać również to, co jeszcze wokół nas się toczy? Oczywiście powinni wyjaśniać. Dobrze, że są mistrzowie, ale czeladników trzeba. Jak nie będzie czeladników, to kto ma to robić? Kto ma przejrzeć te tysiące stron, te ogromne jeszcze kilometry półek, które wymagają przejrzenia, przeczytania ze zrozumieniem, powiązania pewnych faktów. Dlatego wydaje mi się, że to jednak idzie w dobrym kierunku. Niektórzy mówią, że to trzeba tak trochę leninowsko, dwa kroki do przodu, krok do tyłu. No, różne metody są dobre, żeby jednak prawdę odsłaniać. Ja jestem przecież politykiem PiS-u. My się śpieszymy, bo nie wiadomo, jak długo będziemy mieli to okienko transferowe otwarte. Może i któregoś dnia przegramy, ale śpieszymy się z przebudowywaniem Polski, nawet jak czasami błędy popełniamy, po to, żeby pewne polityka faktów dokonanych, żeby się toczyła. Wydaje mi się, że społeczeństwo zaczyna to rozumieć, że to nie jest tak, że tu nagle się wszyscy od nas odwrócą. Że zdychające konie będą ważniejsze i tam trochę ludzi na ulicach, którzy owładnięci jakąś głupotą podskakują i krzyczą. To jest ich demokratyczne prawo. Tylko mogę ubolewać, że niewiele rozumieją z tego wszystkiego, co się wokół nich dzieje. Ale to prawo do głupoty jest też immanentnym prawem człowieka. Ale archipelag wolności się poszerza. I każdy z nas ma coś do zrobienia w tej materii. I czytać, i kupić, i dać komuś, i wysłać, i się w internecie kontaktować, i na tych Facebookach wszystkich różnych innych się wzajemnie informować. To się zaczyna robić pewnego rodzaju wśród bardzo wielu ludzi wręcz moda. Ta pozytywna, dobra moda. Informujemy się wzajemnie o wydarzeniach, o publikacjach, o spotkaniach, o odczytach, o filmach, żołnierzy wyklęci, których... Czy ktoś jeszcze 5 lat temu był w stanie przewidzieć, że to lawinowo zacznie się rozwijać w społeczeństwie wiedza, ta zakłamana wiedza komunistyczna, która ich skazywała na bandytów leśnych, tych idiotów, którzy nie zrozumieli wyzwań historycznych. A teraz w szczególności wśród młodych ludzi zaczyna się robić dokładnie odwrotnie. Jest moda na żołnierzy wyklętych. Czy ktoś parę lat temu mógł to przewidzieć? Nie. Także dobrze idzie. Naprawdę dobrze idzie. Ja chcę was przekonać i upewnić, że pewności nigdy nie ma. Nic na tym świecie trwałego poza tym, że umrzemy. Ale wydaje mi się, że pokonujemy pewne bariery, pokonujemy pewne ograniczenia, które wydawały nam się nie do pokonania i wspólnie razem damy radę. Także bardzo serdecznie panu dziękuję. To jest coś cudownego, że możemy się spotykać i rozmawiać nawet o tych rzeczach szalenie trudnych, które przecież jeszcze nie do końca są odkryte. Jeszcze są różnego rodzaju informacje, które może, tak jak pan mówi, mając większą wiedzę niż my wszyscy, że pewnie jeszcze trzęsienia ziemi będą większe niż teczka Bolka.
że może jeszcze się dowiemy wielu innych rzeczy, to dobrze, to musimy tak w tym kierunku działać. Że bardzo serdecznie dziękuję. Młodzi ludzie, patrzę z podziwem na Pawła. Przecież on nie będzie tym dyrektorem biura u mnie, cokolwiek to znaczy na wieki wieków. Ja nie wiem, jak długo będę posłem, on nie będzie moim pracownikiem. Robi doktorat z czego? Właśnie z historii tej najnowszej. Uczy się warsztatu u dobrych, żeby być dobrym rzemieślnikiem, historykiem, ale jednocześnie mając żyłkę, może będzie też za jakiś czas, będziemy z nim odczyty tutaj w Toruniu spotykali się i będzie nas uczył. I to dotyczy wielu młodych ludzi, którzy mają dobrych mistrzów. Także naprawdę, proszę Państwa, wydaje mi się, że to idzie wszystko w dobrym kierunku. Sekundkę, za chwilę. Proszę podać, a ja jeszcze jeden komentarz. No, Państwa, wielu ludziom się wydaje, że praca historyka to jest takie łatwe, siedzieć z dokumentami i tak dalej. No mamy tutaj trzech mistrzów, pana profesora Ozynkowskiego, pana profesora Polaka i pana doktora i kilku adeptów, młodych adeptów. I naprawdę, jak mawiał mój mistrz naukowy, profesor Rezmer, przepraszam za wyrażenie, historyk musi mieć twardą dupę, bo musi siedzieć na tyłku i przeglądać się dokumenty. Więc to nie jest to takie łatwe, proste i przyjemne, jak się wydaje. Więc bardzo się cieszę, że możemy się spotykać, możemy czytać grube książki, chociaż Polacy trudno mało czytają. Więc no, taki mój komentarz. Proszę, ostatnie pytanie i będziemy kończyć. Pan doktor pozwoli, najpierw, panie pośle, powodzenia nie tylko w tych obszarach, o których pan wymienił mówić. Panie doktorze, mam pytanie, myślę, że z dosyć wysokiej półki, jeżeli chodzi o Jaruzelskiego. Czy pańska wiedza, jeżeli tak, to w jakim zakresie pozwala potwierdzić, uprawdopodobnić to, co nazywamy matrioszką Jaruzelskiego? Czy pańska wiedza pozwala podzielić się z nami informacjami co do jego roli rodziny tej, z Lubelskiego, chyba jeżeli dobrze kojarzę, tak? Jeżeli tak, to bardzo dziękuję. To powiem panu, że na każdym spotkaniu mam tego typu pytanie i odpowiadam zawsze w ten sam sposób. Otóż, proszę pana, rzecz jest w tym, że ja na tego typu spotkaniach nieraz trafiam też na osoby, które mieszkały w Kurowie czy w innych miejscach, w których ojciec Wojciecha prowadził kolejne majątki ziemskie, nadzorował, administrował. I powiem panu taką historię. W 72 roku w Szczecinie, w stoczni, pojawił się robotnik, który zaczął coraz głośniej mówić na temat, że ten Wojciech to nie jest ten Wojciech. Że on w młodości bawił się z Wojciechem. Jego ojciec był fornalem w majątkach, który nadzorował jego tata. I że w którymś momencie, bawiąc się, Wojciech potknął się o jakąś z maszyn rolniczych i odniósł bardzo duże obrażenia na lewym przedramieniu. I były to duże blizny. Stary Wojciech takich blizn nie miał. I on te rzeczy rozgłaszał w tejże stoczni szczecińskiej. Drugie. We Wrocławiu wstała pani i powiedziała, że jej rodzice byli w Bijsku, tam na zesłaniu, gdzie również znalazła się przejściowo rodzina Jaruzelskich i że tenże Wojciech tam w tym Bijsku mówił biegle po rosyjsku. Natomiast ten, który później tutaj przyszedł z armią Berlinga, już tej płynności w mowie ani w piśmie nie przejawiał. Dodatkowo się dokształcał, no bo towarzysze moskiewscy wymagali kontaktów bez tłumaczy. Kolejna uwaga do tego typu jest taka, że Wojciech, który wykształcił się u ojców Marianów,
był biegły w łacinie i w języku francuskim. Wojciech Stary nie znał ani łaciny, ani francuskiego. No i teraz rzecz jest w tym, co sobie tutaj każdy z nas może dodać, czy przyjąć, z którym Wojciechem, jakim mieliśmy do czynienia. W każdym bądź razie robotnikiem stoczniowym w Szczecinie zajęła się Służba Bezpieczeństwa i słuch o robotniku zaginął. Kolejna rzecz jest też taka, że nie do końca jestem przekonany, bo też w jednym ze spotkań, co do generała Czesława Kiszczaka. Aktualnie sprawdzam te rzeczy. Otóż syn jednej pani podał, że jego mama uparcie przez cały okres PRL-u twierdziła, że tenże Kiszczak w roku 1941 siedział za nią w ławce. Ona nazywała się na literę K i w następnym dzienniku był Kiszczak, Czesław, też na literę K. I ona twierdziła, że to jest ten sam Kiszczak, co teraz tak bardzo dużo znaczy w Polsce, a była to szkoła ukraińska. Ja napisałem do burmistrza Krynicy, prosząc go, czy nie mógłby podległymi siłami archiwalnymi sprawdzić, czy taka szkoła w Krynicy w tym czasie istniała pod okupacją, czy zachował się spis uczniów tej szkoły ukraińskiej, tym bardziej, że ta pani mówiła, że męska część tej szkoły co jakiś czas nie pojawiała się w szkole, tylko gdzieś znikała w lasach i po jakimś czasie wracała. Jeżeli by było to prawdą, to byśmy mieli do czynienia i łatwiej by to można było wytłumaczyć, dlaczego Kiszczak miał aż tak antypolskie, wykazywał no, tutaj w różnych sytuacjach ciągoty, że byłby powiedzmy Ukraińcem, prawda? Przyszła odpowiedź niezadowalająca mnie, że nie ma takich akt i podano mi jako nowe źródło informacji, nowy sąd, gdzie znajduje się archiwum, które uwzględnia również archiwalia z okresu okupacji dotyczące Krynicy. Zobaczymy, co tutaj w tym względzie jeszcze mogę pozyskać. Ale problem generalnie z matrioszkami jest prawdziwy, dlatego że w książce przytaczam też ten fakt. Otóż generał Karol Świerczewski, który rzadko kiedy bywał trzeźwy, prawda, wygadał się któregoś razu, że w obozie nad Ogą, tam gdzie Bernik formował te swoje formacje zbrojne, pojawiła się grupa wyższych oficerów służb Związku Sowieckiego z grupą około 40 młodych ludzi i otrzymał polecenie rozdysponowania ich po dywizjach i kolejnych później tworzonych jednostkach wojska tego ludowego. I nikt by o tym może nie wiedział, gdzie, jak to środowisko się rozpłynęło, tychże 40 przywiezionych przez Sowietów młodych ludzi, kiedy w roku 1948 jeden z tych przywiezionych, lekarz, kapitan, został rozszyfrowany przez Główny Zarząd Informacji, że to nie jest jego prawdziwe nazwisko i nie zgadza się ani dyplom, ani data, ani uczelnia, w której on w ogóle nie mógł być w tym czasie i kończyć tego typu studia. Broniąc się, pogroziły mu ogromne konsekwencje z tego tytułu, przynajmniej długoletnie więzienie, broniąc się, powiedział, że o wszystkim był poinformowany generał Karol Świerczewski i upierał się przy tym, że generał musiał gdzieś pozostawić ślad na ten temat, że oni byli takim desantem sowieckim w szeregach Ludowego Wojska Polskiego.
gdzie się, po jakich służbach rozeszli, po jakich instytucjach w kraju, jaką rolę później odegrali, nie wiadomo. Ale jest to faktycznie, takie wrzutki Sowieci czynili nie tylko u nas, ale również w innych krajach. Ostatnie pytanie. Jeszcze coś, a propos tej matrii. Dobrze. I za chwilę pan Marek Beranie. Proszę państwa, sprawa z tą jaruzelską matriarchą ma jeszcze pewien inny wymiar. Tutaj głównym źródłem pogłosek jest pan profesor z Częstochowy. Osoba dość poważna, autor książek naukowych na wysokim poziomie. Ja kiedyś z nim rozmawiałem. Potem się dowiedziałem, że on rozmawiał z wieloma osobami z różnych stron do mnie te informacje przekazywane przez niego docierały. No wszystko to co on mi mówił, opowiadał, wyglądało bardzo, bardzo poważnie. Jego ojciec był jeńcem w obozie w Dobie Gniewie w Oldenbergu. Potem, gdy go zwolniono z tego obozu, umieszczono go na stacji kolejowej, żeby pomagał przerzucać tych zwalnianych oficerów w głąb kraju. I on wtedy poznał Jaruzelskiego jako szefa oddziału zwiadu. Podobno się stykał z Jaruzelskim. Potem ojciec tego profesora trafił do rodzinnego swojego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie został dyrektorem Huty Szkła, z tym, że go po paru miesiącach z tej funkcji zwolniono. Więc ucieszył się bardzo, gdy się dowiedział, że Jaruzelski po pobycie w Hrubieszowskim zostaje przeniesiony do Piotrkowa. Pomyślał sobie, że pójdzie do Jaruzelskiego i poprosi go o protekcję jako swojego znajomego. Nie mógł się dość długo dostać. W końcu przed świętami Bożego Narodzenia przyszedł żołnierz, powiedział, że Jaruzelski prosi go do siebie. Ten ojciec poszedł, po czym wrócił wstrząśnięty, powiedział synowi: słuchaj, to nie jest ten sam facet, to jest zupełnie inny gość. Ja nie wiem, kto to jest. Potem ten profesor mi relacjonował. Sytuacja rozegrała się tak, że on z matką wyjechał gdzieś poza Piotrków na same święta, a ojciec został w Piotrkowie. Gdy wrócili pomiędzy świętami a Nowym Rokiem, drzwi do mieszkania były otwarte, a ojciec leżał martwy na podłodze, zabity, jak wszystko wskazywało, na to uderzenie od kolby karabinu w głowę. Pan profesor tłumaczył to tym, że Jaruzelski zorientował się, że został rozpoznany i po prostu spowodował zamordowanie. Ta opowieść krąży. Powiem szczerze, no brzmiało to wszystko bardzo wstrząsająco. Ja też byłem w pewnym momencie pod wrażeniem. Natomiast no, sam pan profesor też był osobą taką dosyć ciekawą. No, miło mi się z nim rozmawiało, póki nie zaczął mnie na przykład wypytywać, spod jakiego znaku zodiaku jestem. Co już mnie troszeczkę spowodowało, że no, zacząłem wykazywać pewien dystans do tego wszystkiego. Powiem szczerze, jedna rzecz no, jest nie do wyjaśnienia. Są zdjęcia Jaruzelskiego z lat 30. jako młodego chłopaczka, tam jeszcze chyba mniej niż 10 lat liczącego. Podobieństwo do późniejszego generała jest tak olbrzymie, że no nie wydaje mi się, żeby można było kogoś podstawić, proszę państwa. No jego wygląd jednak był tak charakterystyczny, że to i młody, i bardzo sędziwy, miał pewne cechy tej twarzy bardzo charakterystyczne, więc tym bardziej no ta teoria o matriożce ustawionym człowiekiem nie przekonuje. Ale mówię o tym, proszę państwa, żeby zwrócić uwagę,
że chyba głównym źródłem tych pogłosek jest właśnie osoba tego pana profesora, bo ja wiem, że on zwracał się nie tylko do mnie, ale do szeregu różnych osób. Dobrze. Ostatnie pytanie, pan Marek Bernacki. Ja mam takie pytanie. No tak jak pan powiedział, ma pan bardzo dużą wiedzę o wojsku polskim. Chciałbym się dowiedzieć co do jednej rzeczy. Od czasu do czasu się pojawiają takie głosy, że jednak z tym wojskiem ludowym, wojskiem polskim nie było tak źle. Były jednak takie środowiska patriotyczne. Czy pan spotkał się z jakimiś konkretnymi sytuacjami, które by wskazywały właśnie na to, że były jednak te środowiska patriotyczne? Nie mówię o pułkowniku Kukińskim. Czy też była to raczej właśnie taka przylepiana legenda, która miała tylko usprawiedliwić taki relatywizm, którym się kierowali ludzie będący w Polsce? Proszę pana, sam pan pułkownik Kukliński to myślę postać na osobne spotkanie mógłbym z państwem tutaj przeprowadzić. Pułkownik Kukliński miał wzloty i upadki. Na początku same upadki. Nie wiem, jak to przekazać, ale ta jego młodość i początki wyglądały. Dzisiaj już nikt nie będzie tego ukrywał, że był informatorem Wojskowej Służby Wewnętrznej, że z nią współpracował, że były różne, miał zawirowania życiowe, póki którego wyniosły do tego, na co się zdecydował, prawda, w 1981 roku. Taki jak pułkownik Kukliński i w ogóle takich, o których by można mówić, że tworzyli jakieś środowiska i coś w tym wojsku chcieli zmieniać, to nie było, proszę pana, to można sobie włożyć między bajki. To wojsko było monolitem, komunistycznym monolitem, taranem, który starłby z tej ziemi, każdy sprzeciw, spacyfikowałby go brutalnie, z każdą siłą, każdą możliwością i wykonałoby każdy rozkaz. Tam nie było takich, którzy by się przeciwstawili temu, co płynęło z góry. Wojsko to instytucja jednoosobowa. Zawsze się mówi, że jest dowódca jest jednopalczasty, wskazuje palcem. Tu nie ma dyskusji, tu nie ma jakiegoś rozgadywania się na temat tego, co się za chwilę ma wydarzyć. My wszyscy żyjemy w jakimś obłędnym analizowaniu sytuacji z tych, z którymi mieliśmy do czynienia z udziałem wojska, służby bezpieczeństwa i milicji. Przecież do robotników na wybrzeżu to nie strzelali policjanci i zomowcy, a w pierwszym rzędzie strzelali żołnierze i oficerowie Ludowego Wojska Polskiego. Przecież stan wojenny to nie zrobiła Służba Bezpieczeństwa Kiszczak, tylko to zrobiło Ludowe Wojsko Polskie, bo gdyby Służba Bezpieczeństwa te wszystkie rzeczy robiła i próbowała pacyfikować, to naród by ją przykrył czapkami w ciągu 2 tygodni, gdyby nie ruszyło się Ludowe Wojsko Polskie. Także nie doszukujmy się nigdy i przenigdy i nie próbujmy żadnemu wojskowemu służącemu armii w tamtym czasie nadawać jakiś cech, które czego by dysponowały do roli tego, że on się przeciwstawiał, że on myślał inaczej, chciał inaczej. Nie, proszę pana, tak było do roku niemalże 89. To wtedy Kiszczak i Jaruzelski zorientowali się, że ta cała dekada lat 80. przebranżowiła coś w tych główkach, tych tak zwanych siłowników, jak się mówi o przedstawicielach resortów siłowych, czyli MON i MSW. I oni wtedy dopiero, w tym 89 roku, ale bardziej poprzez własne rodziny, dzieci, środowiska cywilne, już by się tak nie zachowali i nie daliby się tak pognać przeciwko narodowi,
jak to uczynili w latach, czy 56, czy 67, jak odżywali wojsko, czy 68, jak pacyfikowali studentów, czy 70, jak zabijali niewinnych robotników, czy w 76, jak dobijali tam w różnych obozach na poligonach wszelką opozycję polityczną i tych, którym się nie podobał socjalizm z ludzką twarzą, czy tych też z roku 81, nie. Były pojedyncze przypadki, tylko i wyłącznie tak zwanej niesubordynacji, że oficerowie nie chcieli, czy podoficerowie wykonać jakichś poleceń. Ale oni nie byli związani z żadnymi środowiskami, żadnymi ruchami. Oni po prostu gdzieś na zewnątrz, poza jednostkami, nasłuchali się dużo innych rzeczy niż te, które im w wojsku w sposób zorganizowany, wyselekcjonowany tą wiedzę sączono do głów. I pod wpływem takich emocji i własnego myślenia popadali w konflikty na tle politycznym ze swoimi przełożonymi. Ale to może wielu ich było. Szanowni Państwo, no cóż, wielkie brawa. Pan doktor za chwilę będzie podpisywał książki, będzie składał autografy. Ja przypominam, że w najbliższą sobotę, 16 kwietnia, Archipelag Inicjatyw zaprasza na pokaz filmu o majorze Hieronimie Dekutowskim w Zaporze, jednym z najwybitniejszych żołnierzy wyklętych. Tutaj, w tym samym miejscu, godzina 18. Tego nie? 18. Tak jest. Bardzo dziękuję i zapraszam do pana.